konferencji prasowej, na której zostanie podpisana deklaracja współpracy. Zapraszam do nas panią Ewę Stankiewicz, Solidarni 2010. Pana Ryszarda Kapuścińskiego, Klub Gazety Polskiej. Pana Macieja Łopińskiego, Ruch Społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry. A także prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszam serdecznie. I oddaję głos panu prezesowi. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, wielkim problemem naszego kraju jest to, co wyraża najlepiej określenie uczciwe państwo. Uczciwe państwo to jest państwo, które traktuje obywateli równo. To jest państwo, które daje obywatelom równe szanse, także tym najmłodszym obywatelom, dzieciom. No choćby ostatnio mówiliśmy o sprawie ochrony zdrowia dzieci, to jest bardzo, bardzo ważne. Uczciwe państwo to jest takie, które w sferze podatków, w sferze finansów publicznych ludzi traktuje w sposób równy i taki, w którym są w stanie przewidzieć, jakie są ich obowiązki i kiedy są w stanie je wypełnić, kiedy je wypełniają, a kiedy ich nie wypełniają i wtedy mogą się spotkać z negatywną reakcją państwa. Ale uczciwe państwo, to proszę państwa, jest także kwestia uczciwie przeprowadzonych wyborów. I tu nie chodzi o żadne podejrzenia. Tu chodzi po prostu o to, że od chwili, kiedy powstała nowoczesna demokracja, wybory są przeprowadzone na zasadzie ograniczonego zaufania. Czyli inaczej mówiąc, są po prostu kontrolowane. Kontrolowane przez opozycję i przez różne siły społeczne. To jest norma demokratyczna. Bez tego o demokratycznych wyborach po prostu nie można mówić i wobec tego nie można mówić także o uczciwym państwie, bo wybory są, można powiedzieć, fundamentem uczciwego państwa. Uczciwe wybory są fundamentem uczciwego państwa. I dlatego to, co dzisiaj chcemy państwu przedstawić, nie jest jakąś ekstraordynaryjną procedurą, nie jest przedsięwzięciem nadzwyczajnym, jest przedsięwzięciem zwykłym, ale takim, o którym w poprzednich wyborach często zapominano. I rzeczywiście działo się tak, że w wielu komisjach wyborczych w praktyce kontroli nie było. Wszyscy, którzy tam pracowali, świetnie się znali, niekiedy wręcz od młodości albo od dzieciństwa. I to nie jest sytuacja, która powinna mieć miejsce. Taka sytuacja, żeby było jasne, nie powinna mieć miejsca. Stąd nasze przedsięwzięcie i naprawdę bardzo się cieszymy tym, że to nie jest przedsięwzięcie partyjne, że to jest szerokie przedsięwzięcie społeczne, że to jest element tego społecznego ruchu, który pojawił się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Jestem nie tylko rad, ale jestem także zaszczycony, że będę mógł tutaj podpisać to porozumienie z przedstawicielami tego właśnie ruchu społecznego, różnych odmian, różnych kierunków tego właśnie ruchu społecznego. Także chciałbym, żeby państwo dobrze tą sprawę zrozumieli. Żeby państwo dobrze zrozumieli, o co tutaj chodzi. Chodzi o wybory uczciwe, bez jakichś gierek, z dopuszczeniem wszystkich, chociaż w tej chwili troszeczkę rozszerzam ten temat, do kontaktu z obywatelem, bez używania jakichś sztuczek socjotechnicznych, jakichś tam oddziaływań podprogowych i tak dalej. Bo to wszystko nie ma nic wspólnego z demokracją. Dziękuję państwu. Jako pierwszy pan prezes Jarosław Kaczyński. Pani Ewa Stankiewicz, Solidarni 2010. Pan minister Maciej Łopiński, Ruch Społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oraz pan Ryszard Kapuściński, Klub Gazety Polskiej.
Jeśli Państwo pozwolą, to ja bym jeszcze pozwolił sobie, bo wiem, że dziennikarze to lubią, to pokazać. Dziękuję za te reporterzy. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że już